www.portaldolnymśląsku.pl. Czy nie sądzą panowie, że ten wyrok jest swego rodzaju prowokacją? Mam wrażenie, że albo nawet i ten cały wykład tam, wszyscy wiedzieli o tym, że przyjdą ludzie strajkować, tak? Przyjdą ludzie się sprzeciwiać. Policja była przygotowana i to nie byle jaka policja, tak? Tylko taka specjalna policja. To wygląda na prowokację. Ja uważam, że tak, że to jest prowokacja jakby takich pseudoelit w stosunku do środowiska, no powiedziałbym, młodzieżowego, kibicowskiego. Tak, to jest po to, żeby to środowisko rozbić, zastraszyć. No to jest nieuczciwa gra po prostu ze strony tych tak zwanych wrocławskich elit. Ale nawet gdybyśmy przyjęli, że to nie jest prowokacja, bo to jest teraz w tej chwili spekulowanie, to fakt, że tego typu osoba występuje na uniwersytecie, to tylko źle świadczy o osobach zapraszających na uniwersytet. Ja tak dopowiem, ja nawet ostrzej to nazwę, tak po kibicowsku, to jest swoista ustawka taka. Ustawka, bo to jest coś takiego, bo ci prelegent, pan prezydent Dutkiewicz, również prowadzący to spotkanie, nawet nie próbowali wejść w dialog, w rozmowę z protestującymi. Oni mieli mikrofony, oni mieli nagłośnienie, oni powinni rozmawiać. To jest uniwersytet. Uniwersytet jest miejscem, gdzie się właśnie toczy rozmowa, toczy się spór, nawet na najostrzejsze tematy. I tam tego sporu nie podjęto, tylko zamiast sporu intelektualnego tych ludzi siłą przez policję wyprowadzono, a potem dwa dni temu skazano. To jest po prostu skandaliczna decyzja i można powiedzieć nawet taki trochę przerażający fakt. No ja też się zgadzam, jeśli mogę, z przedmówcami, że to była prowokacja, manifestacja siły pogrobowców stalinizmu. Ja na postać Zygmunta Baumana nie patrzę z perspektywy 68 roku, tylko moich lat studenckich. To była zmora moich lat studenckich. Jaka zmora? Właśnie lektury Baumana, Brusa, Baczko. Za karę, jakbyście coś państwo przeskrobali, to pokazałbym wam to czytać.